Witam serdecznie w kolejnym odcinku pod tytułem jak zamontować hak w Hondzie CRV. Żeby do tego przystąpić, trzeba najpierw ściągnąć oczywiście zderzak oraz dolną osłonę. To jak ściągnąć zderzak oraz jak ściągnąć dolną osłonę pokazywałem w innym filmiku. Link macie w opisie i pod koniec. A teraz już przystępujemy do montażu haka. W pierwszej kolejności musimy zdemontować tylną belkę. Jak sobie tam popatrzymy do środka, mamy dwie śruby. Jak to często bywa w autach japońskich, nasadka 12 mm. Oczywiście potrzebujemy przedłużkę. No niestety nie da rady wkrętarką, mocno przykręcone. Musimy wziąć tradycyjny klucz. I ściągamy belkę. Ok, no i w to miejsce, gdzie była przykręcona belka, będziemy przykręcać hak. Między innymi, bo nie tylko tutaj. Ok, przed montażem haku bierzemy oczywiście instrukcję, bo tu jest wszystko pokazane co i jak. No i bardzo ważne jest, żeby sobie te wszystkie śruby, nakrętki, podkładki ładnie pogrupować. Właśnie to zrobiłem na śruby 12, 8, 10. Podkładki sprężyste. Wszystko pogrupowałem zgodnie tutaj z legendą i wszystko się zgadza. Mamy też napisane, jakim momentem będziemy dokręcać poszczególne śruby. Także przyda nam się też klucz dynamometryczny. Ok, moi drodzy, przymierzamy się do zamontowania głównej belki. Tu te dwa otwory idą w miejsce gotowe na nadwoziu, gdzie była stara belka. Natomiast te dwa otwory będziemy tutaj niestety wiercić. Wszystkie śruby sobie pogrupowałem już na gotowo z podkładkami, tak jak instrukcja mówi. Więc to są te cztery ósemki, którymi będziemy przykręcać belkę. Belkę od wewnętrznej strony sobie okleiłem taśmą, żeby się bezpośrednio tak nie stykała z nadwoziem i nie rysowała. Czternastki. Nie dokręcamy mocno, bo chcę sobie tylko zaznaczyć tu miejsca do wiercenia. Ok, moi drodzy, teraz tu dwie dziury do wiercenia. Mówią, żeby wywiercić otwór 12, choć sama śruba jest Fi10, więc teoretycznie wystarczy 10, tylko wtedy śruba będzie trochę skrobać o nadwozie, ale pewnie 11 śmiało. Ja i tak najpierw wiercę jakimś mniejszym wiertłem. A samej 12 nawet nie miałem w domu. Musiałem jechać do szwagra i pożyczać. Tak, ten otwór tutaj jest na 12. Ok, zrobię sobie punkty centralne. Ok, i gotowe. Znaczy na razie mniejsze otwory. Oczywiście oni zalecają, żeby wiercić tu bezpośrednio 12. No dałoby się, tylko wtedy poharatamy cały ten
ten płaskownik tutaj od haka i będzie rdzewiał. Ok, wywiercone. No i teraz trzeba będzie to ładnie zabezpieczyć podkładem i może konserwacją. Pytanie, czy zakłady robiące haki dbają o nasze auta, czy nie. Tu mi się bardzo ładnie wywierciło, lux. Natomiast tu jedna troszeczkę mi zeszła. Dolna jest ok, górna troszeczkę zeszła, no ale śruba dziesiątka mniejsza, więc powinno być ok. A jak nie, no to trochę tu poprawimy. Ale myślę, że będzie ok. Zrobiłem tutaj przymiar dolnego elementu, jest ok. Dziesiątka spokojnie wejdzie. Natomiast pytacie w komentarzu, po co tyle ceregieli ze ściąganiem zderzaka i tak dalej, skoro są filmiki na YouTubie, gdzie nie ma żadnego ściągania zderzaka. Tak, rzeczywiście są, ale to są, słuchajcie, haki amerykańskie. Nie wiem dlaczego. I to we wszystkich CRV-kach widziałem. Oni robią zupełnie inaczej. W Stanach jest tylko mocowanie dolne, tu do ramy, które zaraz będziemy robić. Nie ma mocowania górnego. A tu zobaczcie, tu będzie mocowanie aż łącznie na 4 śruby z każdej strony. Oraz, czyli w Stanach jest mocowanie tylko do ramy oraz tutaj do tego haka do holowania. Tutaj też będzie to mocowanie. Także wersje europejskie zdecydowanie porządniejsze. Ok, ściągamy i zabezpieczamy otwory. Ok, najpierw odtuścimy te otwory rozcieńczalnikiem, potem damy podkład, a potem damy farbę chlorokauczykową, która mi została od malowania podkładów, podobno nie do zdarcia, więc będzie luks, a potem jeszcze psikniemy konserwacją i w ogóle będzie luks. Ok, elegancko wymalowane. Tak jak mówiłem, nie chce mi się wierzyć po prostu, że zakłady montujące haki tak to robią dokładnie. Wywierco, może tam zapaćkają czymś i dawaj. Liczy się czas i montaż kolejnych haków, a nie czy to za parę lat zardzewieje, czy nie. Od tej strony też to ładnie wygląda. Dużo konserwacji. Może jeszcze psikniemy na sam koniec troszeczkę i będzie luks. Ok, podmalowane, wysuszone i zalane konserwacją. Tu jeszcze poprawiłem na łączeniach. No, to ma być dokręcone momentem 25 Nm. Ok, wezmę mniejszy klucz, bo ten jest do 30. Ok, próbuję wsadzić kulę, tylko strasznie sztywno. Nie mogę jej właściwie wsadzić, więc próbowałem już, wziąłem breszkę ze szmatą, żeby nie poobijać. I naciągając tutaj, robiąc dźwignię, przekrzywiam na boki, odchylam na boki te płaskowniki, no i wtedy jakoś to wchodzi. Górę tu się udało jakoś wsadzić, więc ją chwycę najpierw, a potem ten dół przekrzywię, żeby on się wyprostował do pionu. Mamy 4 śruby, z czego jedna jest dłuższa, bo na jednej będzie chwycona tutaj uchwyt do wiązki.
No, z lewej strony kluczem nie podejdę, to tylko z prawej mogę dokręcić dynamometrycznie. 85, bo to też 12. Ok, podejdzie. Dobra, i teraz chwycimy tutaj dolne mocowanie haka w stosunku do tego haka do holowania. W zestawie mamy takie płaskowniki. Na każdą stronę wsadzamy i przeciągamy przez środek śrubę długą 12. Ok, wszystko pięknie, ładnie. Także bierzemy się za mocowania dolne. Że tu mamy trzy otwory w ramie. Także dolne mocowanie do ramy i tu na przestrzał do tych dziur, co wierciliśmy. I nasadka 17. No, słuchajcie, te śruby są dość krótkie i specjalnie je nie mogę chwycić z uwagi na to, że jest podkładka normalna, jeszcze sprężynująca. No, ale jakoś musimy to zrobić. Ok, podokręcałem wszystko. Te pierwsze co na początku przykręcałem, też jeszcze dociągnąłem, no bo to wszystko ładnie zostało dociągnięte, więc sprawdzałem jeszcze raz kluczem dynamometrycznym, więc wszystko jest pięknie, jak napisane w książce. No to idziemy na drugą stronę. Tu trzeba zrobić dokładnie to samo, ale trzeba opuścić tłumik, czyli ściągamy go z tych gumy, ściągamy z uchwytów. Ok, ściągnięte, tłumik się opiera na belce od zawieszenia, więc nie ma problemu. Ok, robota praktycznie zrobiona. Zakonserwujemy te profile woskiem od Siki i śruby.
No i pięknie wszystko zabezpieczone. Teraz powiedzcie mi, który zakład tak to ładnie zrobi. Nie ma to jak zrobić robotę samemu. Wiemy dokładnie co i jak. Jak każda śruba jest dokręcona. Zabezpieczona. Fix and Drive zawsze robi porządną robotę. Ok, podwieszamy tłumik i część mechaniczna zrobiona. A słuchajcie, jeszcze jedna rzecz co do części mechanicznej. Zapomniałem, że trzeba wyciąć otwór w osłonie na kulę i na wiązkę elektryczną. Więc zgodnie z instrukcją, tutaj dołem 235 mm, tak 150, takie jakby dwa, jeden prostokąt i kwadrat. Czyli tu sobie mniej więcej prostokąt narysowałem, a tu mniej więcej ten kwadrat. Ok, wyciąłem. Tutaj ta krawędź trochę mi nieładnie wyszła, ale zobaczymy, czy to w ogóle trzeba wyrównywać, czy nie. No to zakładamy osłonę. Ok, chwyciłem tą osłonę na dolnych śrubach. Sprawa wygląda tak, że ona generalnie będzie musiała być chwycona tutaj do tego spornika i tutaj. No a tu ewidentnie sprężynuje. Więc patrzymy co się dzieje. I tu trzyma ją ta śruba, więc ten fragment trzeba podciąć bardziej. Tu też trzyma ta śruba. Pytanie czy tak może zostać. Tu chyba może zostać. Chociaż nie, powinna się ewidentnie wyżej. Czyli tu trzeba wyciąć na tę śrubę. I oprócz tego, jak będzie opuszczana wtyczka, to tu haczy. Więc tu trzeba też więcej podciąć. Ok, moi drodzy, w końcu nie musiałem ściągać, tylko podcinałem sobie milimetr za milimetrem z sekatorem. Elegancko szło. Praktycznie wszystko docięte tak jak należy. Natomiast w instrukcji, z tego co zrozumiałem, ten fragment tutaj, ten rant, nie musiał być wycięty, no ale ewidentnie musi być, no bo nie będzie nawet jak otworzyć tutaj wtyczki. Oprócz tego kulę też jest ciężko wyciągać, tutaj wkładając palce. Także muszę jeszcze ciachnąć ten fragment. Ok, chyba na razie zostawię. Najwyżej potem jeszcze ciachnę. Tu w każdym razie już będzie dostęp do wtyczki. Ok, moi drodzy. Część mechaniczną uznaję za zakończoną. Będziemy się zabierać za elektrykę. Dzięki, trzymajcie się.